Masz to trzymać na kolanach. Tylko połowę, bo dupa stoi. A tu siemanko, z tej strony Raulen i witam was w pierwszym odcinku z LTW Map. I tak jak obiecałem, tak dzisiaj odcinek na multiplayerze ze stałym składem, stałą ekipą. Przywitajcie się panowie. No cześć, cześć, witam. No witam. Tak, Sherry Vikonsi. Generalnie rzecz biorąc, jak widzicie, jest tu trochę już zgolone te sprawy, ponieważ jak się okazało, 28 minut odcinka poszło się, wolę nie dokończyć, ponieważ... Wychał na wakacje. Zresetowały mi się ustawienia Bandicama i nie nagrało mojego komentarza. W związku z tym puszczę wam to tam jakoś na muzyczce ładnie. Oj, tam w sumie nie było co nagrywać, to możesz tam wrzucić. Ale trochę tam popracowaliśmy, to tam wrzucę coś tam może ciekawego. Jakieś ciekawsze fragmenty, chociaż wam tam na koniec odcinka, tak jako taki bonus, żebyście mieli coś tam dodatkowo pooglądać z tego. Teoretycznie wcześniej pierwszego odcinka to miał być drugi, ale jak widać niestety będzie pierwszym. Także co? Lecimy od razu z koszeniem dalej, no właśnie. Bo czas leci. I jeszcze muszę wyjaśnić parę rzeczy, które wyjaśniałem wcześniej, ale się nie nagrało oczywiście. Mianowicie... moskitiery i... Nie, o moskitierach nie będę mówił. taka ciekawa historyjka była z dziurą moskitierą. Czy możesz mi powiedzieć, co w spożu robi multirotor? A właśnie, coś tak kultywuję i mówię, coś chyba zgubiłem. Coś chyba zgubił, patrzcie no. Czekaj, może przyjedziesz po tą zgubę? No już jadę. Ila. Ja tam kosiłem te rowy, nie? Nawiązując do LS-a 11, tak bez trawy, żeby wyglądało na 11. Pędzę, tu jest. Co do sieczki, kosimy na sieczkę póki co, nie na słomę, bo... zardzewiało mi tutaj ten siłownik. Aż luknę. I co, i nie chce się rozłożyć? Nie, może poskakać czy coś, to puści. Ty tam pompuj tą pompą, a ja będę skakał. Ja będę pompował, a ty spróbuj. O, widzisz, rozruszałeś. No, żeby tylko podnieść to później. Nie no, to później się jakoś może podniesie. Spoko. No, sieczki jest już. A w pierwszym odcinku, który był naprawdę pierwszy, nie było. Także też. Inspektor jest. No, w pierwszym odcinku, pierwszy odcinek byłby w sumie bez inspektora i bez modu sieczki, bo zapomniałem dograć. Ale teraz już jest, także tyle waszego zysku. I koszę właśnie na sieczkę, bo nie stać nas na sprzęt do sprzątania tej słomy i tym się zajmiemy, jak już się trochę dorobimy, bo na razie jest kiepściutko z kasą i no i lipa trochę, także na razie kosimy na sieczkę. I nawet w takiej ręcznej prasie to za długo schodziło. Konsi już tam za mną jedzie, kultywuje ładnie, wyjątkowo teraz jest grzeczny, bo na poprzednim odcinku dziwne rzeczy się działy generalnie. No, bo testowaliśmy ten kultywator trochę. Właśnie nie będziecie mogli obejrzeć testów z tego kultywatora przez to, że... Miałeś osobno wyciąć test kultywatora. Ale głównie chodziło tylko o to, że jak się chciało podczepić tylko tą drugą część, to ona się podczepiała z boku, a z jak kosiarka wyglądała. No i nie dało się normalnie z nią jeździć. Chyba będziecie widzieć to zresztą na końcówce, tam jak wkleję. Jeszcze nie wiem, czy całe wkleję, czy jakieś ciekawsze fragmenty wybiorę. To zależy od humoru, jaki będę miał na montowanie. A z tym jest różnie, bo nieraz mam naprawdę mega wenę, a nieraz to tak, aby... Postaramy się zepsuć humor, żeby tam... Aby odwalić robotę. Także zobaczymy. Tak, dokładnie. Zobaczymy, ale teraz może w dzień coś siądę i zmontuję, zobaczę. Pooglądasz sobie jakieś bociany czy coś i nabierzesz humoru. I zjesz ciastka, a cię wafle z Two Rivers. Te wafle są legendarne.
Ale zjadłem te wafle z Turivers. Wafla z nadzieniem bocianowym. No, może. Co wy macie z tymi bocianami? Co te bociany biedne wam zawiniły? No nic, no ale tak mi się skojarzyło przy tych żniwach. W Polsce rosną bociany. Oj, tam ciężko. Ale bardzo przyjemnie mi się kosi tym kombajnem. Taki i dźwięki mi się podobają generalnie. Czuć w nim taką... Starość. Dokładnie, starość, ale i widać dopracowanie takie ogólnie. No bo to jest mój... Z rejestracją moją, nie? Tak. Nie to, że mój mod, ale mój kombajn. Konsi sobie... kurde, nie wiem, czy chowam rurę, nie. Konsi sobie kiedyś na próbę przywłaszczył, na próbnym teście przywłaszczył sobie mój kombajn, nadając mu swoją rejestrację i teraz tej rejestracji nie mogę zmienić. No ogólnie ja sam jestem zdziwiony z tej rejestracji, bo tak na próbę ją dałem i taką ustawiłem jakąkolwiek, bo już mi się nie chciało tych literek za bardzo. Widzicie, tutaj jest widać rejestrację Konsiego. I ogólnie wyszło, że teraz jeżdżę. Tak. Wyszło, że teraz jeżdżę kombajnem Konsiego. No tak, mój kombajn. A tak naprawdę to jest mój kombajn. Jaki twój? Jak dwóch się kłóci, trzeci korzysta, to jest mój kombajn. Ja wam mogę oddać header. Mój kombajn. Najwyżej twój header, bo na headerze rejestracji nie ma. A, ale to wiesz. Byś się musiał sam pchać header i tam. Później też zgłoszę, co tam. Na kółka dorobić do headeru i na korbkę motowidła i jedziem. Jeszcze byś musiał szarpać kosą. No to wszystko bym na korbkę zrobił. Później tam gdzieś się ślimak. Tylko gdzie. Gdzieś ślimak wrzuca, byś musiał wziąć worek, później worek i ręcznie mucić. No. Cepem i do roboty. No jak cepem, jak masz header. Jedź ty. No ale nie wymucisz. No wymucić muszę przecież. No ale no to nie cepem. A czym? Cepem byś mucił. No czy mam mucić, jak niby, jak header mi nie wymuci przecież? No jak chcesz cepem mucić? No cep, nie wiesz, jak cep wygląda. Kładziesz na posadzce to zboże, nie? I cepem walisz w kuski i ziarno wylatuje. Zrobić mod cepu. Ale zaanimować by to było ciężko. Dlaczego ciężko? No bo wiesz, to takie te wymachiwania i te obroty tej końcówki cepa i w ogóle te sprawy. Zawsze można wziąć, a może na przykład to jest jakiś cep, że Mount Blade, czy jakoś, nie wiem, takiej wojennej, by zapożyczył sobie. Po co w grze wojennej cep do młócenia ziarna? No ale w grze wojennej się używa do innych rzeczy. Cepa? Do młócenia przeciwników. No. Dobra, rozumiem, ale żeby cepa, no nie przesadzajmy. No tak. W GTA sam raz kwiatami można zabić. Poważnie? No. No a to prawie jak cep. No, to jest normalnie prawie jak bliźniacy, jak bliźniacza konstrukcja. No tak. Też z rośliny zrobione, więc. A jakoś tak ta sieczka na lewą stronę idzie, nie wiem czemu. Tak samo jak czekoladę podciągają pod sałatkę, tak samo cep pod kwiaty. Czy ktoś mi wyjaśni, dlaczego ta sieczka tak na lewo idzie bardzo, a na prawo nie? Bo jest złe warunki pogodowe i wiatr wieje, nie? Aha, to taka sprawa. No. To już wszystko jasne. No właśnie. Zjeżdżamy na dobranockę do domu? No. Nie, w nocy, w ogóle w nocy jest fajniejszy klimat na żniwa. Ja to idę na dobranockę, co będę. Pominie jak Reksia wezmą puszą, to ja przegapię odcinek. Na to jeszcze skarżą. Jakiś ten kombajn ci bardzo traktor ci kąsi bardzo zapizgał. Troszkę. Już widać, jaki brudny jest od tego mojego. Tak jak ten obciążnik, zrobi się z tego obciążnika 4800 chyba kilogramów. 4200, tak jak na tym twoim zdjęciu. Bo Matt się spierał z Szogunem i ze mną ile jest na obciążniku. Matt mówił, że jest, nie wiem, ile 1800? Mówisz? 1800, Szogun mówił, że 800. Jest... 800? 800, ja mówiłem, że 4200. Ile jest w końcu?
No nikt jeszcze nie wie. Bo tam jest tak zamazane, że słabo widać tą wagę, nie? Na zdjęciu. To gdzie mi podjeżdżasz? Cofnij! Następny! No bo nie... Myślałem, że to mówisz, żebym cofnął, to już nie ma dźwięku pikania, to nie wiadomo, kiedy je cofasz. Ale mi się zdaje, że na pewno 4200, nie? To... Te 800 jest najbardziej prawdopodobne, albo 1800. Ale jest tam taki fajny stój. Zarys właśnie jedynki. Stój! Stój! Po co? No stój, to sprawdzę ile! Ale nie przy tym. To na tym, na zdjęciu z Reala. A. To przy tym JCB, co ci pokazywałem na Facebooku. A to muszę luknąć. No to będziemy mieli 4 wersje. Czemu nie? Chyba, że potwierdzisz kogoś wersję, to będziemy mówić, że to jest taka. Wtedy już waga. Będą dwa głosy za jedną i będzie no, wiadomo. I tak ma być. No jak to rozwala? No co mam, stać w miejscu! No poczekaj, aż się wszystko wyleci. Łe, tam, tak jest fajniej. Jak on się nie nudzisz. No. Nie. Nie jedziesz ciągle prosto. A tu jest takie realne układanie tego, nie? Tych tekstur za... W 360 chyba stopniach, nie? No. A, no. Ładnie. Poczekaj, zrobię kółeczko. Podobno przy takim czymś autopilot ma problemy. Dlaczego? No bo właśnie mu się tekstura w każdą stronę kręci, to on jakby jeździ w kółko. Jedzie do przodu, albo się w ogóle zatrzymuje. A no, zatrzymał się. Ale to wiesz, to jest... No, ale mógł się zatrzymać, bo ciągnik stoi. Nie, raczej dlatego się zakłócił. A czemu przy Niku Konsiego jest gwiazdka? Bo ma koguty włączone. Przynajmniej stara się włączyć koguty. A u mnie jest wykrzyknik, jak włączam koguty. A nie, właśnie. Gwiazdka. Gdzie masz gwiazdkę? Teraz już nie mam. To autopilot chyba tak działa. No. Tak. Ja nie sprawdzam przyczepy. Ja włączyłem. Ty, no, autopilot mi wjechał bez Boże. Ciekawe, czy opuścił. Konsi! Opuścił. Jedzie. Dobra, stój autopilocie. Wiesz, takich rzeczy robił. Dzięki, wiesz. Co po prostu? Naprawdę przez te dzięki. Takie silne wiatry i w ogóle... Przez dmuchnął ociągnik. Nie. Aż autopilot zgłupiał przez te wiatry. Aż tak to nie, ale... Chodziło o to, że... Mantenka od GPS-a mu skakała. Nie, chodziło to, że zboże położyło, rozumiesz? I tam, gdzie te place, to po prostu zboże jest położone. A, i skiniło i się zrobiło ciemne. No, jak to jeden mój kolega mówi, szogun właśnie, za dużo azotu. No. Zboże położyło się. No, zboże się położyło, aż zgniło i dlatego takie ciemne. To nie jest tak, że tam jest zakultywowane, tylko zboże się położyło. Już się zdążyło rozłożyć samo. No właśnie brakuje tutaj takich losowych gnić, albo właśnie kłaść. No tak samo jak się zboża. U mnie, tam gdzie jest tak niżej, takie dołki i jest taka lepsza trochę ziemia i większa wilgotność, to tam zawsze się położy zboże. To już można przewidzieć, gdzie będzie zboże położone. A jak jeszcze nawozu dopakują? No ale tam gdzie jest na przykład górka i słabsza ziemia, no to jak nie dasz nic, to jest normalnie taka lipa rzeszoka. A znowu tak rozkładać, że tu trochę więcej, tu trochę mniej, no to wiesz. No to tak jak teraz, przy tych upałach, jest takie porównanie, dwie łąki obok siebie i właściciel jednej nie siał nawozu, a właściciel drugiej siał nawóz. I ten, co nie siał nawozu, przy tych upałach ma lepszą trawę niż ten, co siał nawóz. Wiesz, jakby było, że jeden podlewał, drugi nie, to ja bym widział większą różnicę. No to fakt, to by była spora różnica. No ale weź tu teraz łąkę podlewaj. No trochę tak, nie bardzo. U mnie się już wystarczająco łąki podlały od tych deszczów, co miałem przez cały lipiec. Jeszcze się krowy zmoczą i będą chore. Ten miał cały lipiec deszczu, a u mnie parę razy pokropiło i... A teraz będą tak. No u mnie dopiero w sierpniu dopiero się zaczęły dokładnie żniwa u mnie. Pewnie jak ten odcinek wrzucisz, to będzie taki dzień gorący. No pewnie tak, bo teraz z tego co wiem, z dnia na dzień ma być coraz gorzej i to tak no, przez dwa tygodnie. 40 stopni w cieniu to nie będzie dużo. No nie, wcale. To jest pikuś, to jest... To tak myślę, że tam jak gdzieś na słońcu tak będzie
nie wiem, w takim miejscu, gdzie bardzo słońce będzie grzało, to tak gdzieś powyżej 50 będzie. Około 60, myślę. 60. No, gdzieś tak 60. W samochodach może będzie 60-70. Tu już w piekarniku się ustawia czasem 60 stopni. Bo w lato no, w piekarniku nie dzisiaj będzie chłodno. A ja mam auto bez klimatyzacji. Ale wejdziesz do piekarnika i będzie chłodniej. Tak. Ustawisz się mniejszą temperaturę. No. Ustawisz piekarnik na 30-40 stopni, no to będziesz miał chłodniej niż ten. To mi chłodniej będzie, kurde. A to jest taki sposób na lato. Przynajmniej nie 60. To mogę w ogóle piekarnika nie włączać i w ogóle będzie chłodniej. Już mam przygotowany wiatraczek z zasilacza i będzie mnie chłodził w te gorące dni. No, tak jak na tym 5 sposobów na, był taki ten łyżko-chłodzator, czy coś takiego. A, no. Widziałeś. Ja. A na czym to polegało? Na łyżce miałem zamontowany malutki wiatraczek, tam nie wiem, z 2 cm, 3, może, nie, to za duże. No tak 2 cm. Nie, no 2 cm, 3 pewnie, no, coś takiego. No, i sobie go na baterię zrobiłeś. I jak brałeś gorącą zupę, to on ci dmuchał na tą zupę. Serio? I się robiła chłodniejsza. Łysko studator, czy jakoś tak. Dobre w sumie. Tylko sposób jak za duże obroty dasz, to ci tą zupę wywieje. Dobra, ale skąd taki wiatraczek wziąć? Taki malutki. Tak. Jeszcze bateria musi być razem, taka mała i podłączysz. Ja gdzieś taki wiatraczek miałem mały na płycie głównej. Ale taki ten na łyżce, to może tak mocy za bardzo nie ma, ale to by było dobre, wiesz, siedzisz na przykład w autobusie i jest gorąco, nie, a wszyscy, ze wszystkich się leje, a ty wyciągasz łyżkę z wiatraczkiem i się chłodzisz. Ale właśnie nie, bo jeszcze była wersja z czapką, że w dasku od czapki był wiatraczek. O, to by było coś. Może ale sobie ale łyżka byłaby efektowniejsza wśród ale ludzi. W jakimś filmie jeszcze kiedyś widziałem taki kombinezon, co jak wyszedł z wody, to włączył i czy tak od razu był suchy, nie? Tylko nie wiem, jaki to był film i jaki kombinezon. To pewnie jakiś science fiction. No i tak też to fajnie wyglądało. Albo komedia. No nie wiem. Może. No strasznie wysokie te plony. A ja chyba się zamienię z moim psem miejscami, bo on coś chce pograć sobie trochę, co? Bo już mi leży na kolanach, żebym klaturę mu oddał. Nie gra. Duży jest? No taki pół husky. O, ale wzrostu takiego jak... Aha, znaczy wzrostu pół husky, tak? Znaczy nie. To jest mieszaniec, to pół husky, pół wilczy. Ale wzrostu jak husky? Mhm. No to trochę jest. Masz co trzymać na kolanach. Tylko połowę łodupa stoi. Nie chciał wstać, a cię nie chciał wskoczyć cały. Co, chcę zobaczyć, co robisz. Coś prosi o coś. A i tak cicho jest. Może głodny jest. Bardziej tą taką dla niego lepszą sprawę. Cicho siedzi. SD. 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 Ma problem z SD, mówisz? No tylko, że też ja mam problem, bo taka godzina. No tak. Biedny pies. Śmieję się z niego. Nie, bo to jest po prostu problem z SD. Chyba należy do tych niewtajemniczonych. No chyba tak. Szkoda. Nie wiem, czy można to wytłumaczyć na wizji, bo też dzieci oglądają. Chyba nie. Jedynie jedna osoba będzie wiedziała, co chodzi, jak będzie oglądała. To po nagraniu mi powiesz. No. A teraz ostatni przejazd chyba robię. Nie no, jeszcze dużo zostało. Na ten odcinek. No to mówię, w sumie skoro tamten pierwszy odcinek mi nie wyszedł, to mogę na drugi odcinek bez żadnego speeda nagrać no, i będzie okej. Okay. A mówi, że pół za mało, kurde. Ale fajnie jest. No. W ogóle mapka mi się mega podoba. Jest taki fajny klimacik, jeszcze ten klasik taki, cud. Brakowało mi czegoś takiego. No, tylko jeszcze ciągnik trzeba jakiś inny. No. Zobaczymy, może na jakiegoś Ursusa wymienimy albo coś.
Właśnie modów trochę jest, ale trafić na taką naprawdę perełkę to ciężko. Ale na takiego jakiegoś nowszego trochę Ursusa. No nie wiem, tam 912 albo jakiegoś tam. Ja gdzieś miałem 1614, więc może on będzie. O, tylko nie za duży trochę znowu może? Nie. On słabszy od tego jest Deutscha, albo w tym samym, w tej samej mocy. Czy to jest Herliman? Ale nie, chodzi ja mi jadę. O tym, co jadę. Dobra. To na dzisiejszy odcinek to byłby, w kupie, byłby ostatni przejazd. Chcę. Mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał. W następnym odcinku dobra. Chyba oddam kombajn komuś innemu. I wysypany. A ja będę pewnie siał tak, albo coś takiego robił. Także się, cześć. Tak, dokładnie. To by było na tyle na dzisiaj. Zostawię jeszcze kombajn, żeby jakby dzięki. Co arały nie przedłużał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć. Chyba mnie wywaliło z TS-a. I jestem sam. W związku z tym napiszę na czacie. Niech się chłopaki ładnie na czacie pożegnają i będziemy kończyć. Ciekawe co nam napiszą. No piszcie coś. Connected. Objawiło mnie, połączyło mnie z TS-em ponownie i ja tak czekałem aż na czacie coś napiszecie i się pożegnacie w związku z tym. No właśnie, właśnie myśleliśmy czy na czacie, czy głosowo mamy się. Bo jak głosowo, jakbym rozłączony. No właśnie. Kurde macie. Nie pomyślałem. Ja pierdzielę. Ale nie, już my żeśmy to rozkminili, już mieliśmy pisać. No to teraz się pożegnajcie. No dobra, już piszę. Nie na czacie! Dobra, ty... To by było na tyle, cześć! Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, do następnego. Dance.